Kolejny mecz z bardzo silnym rywalem i kolejny raz Wojciech Szczęsny jest najlepszym polskim zawodnikiem na boisku. Ani trochę. Zdecydowanie zawodnikiem meczu był Damian Perkis. Razem z Wasylem zagrali genialnie w środku obrony. Ja miałem jedną dobrą interwencję w całym spotkaniu. Portugalczycy stworzyli sobie dwie sytuacje. Jedną, po której obroniłem strzał Ronaldo, drugą, gdzie Nani nie trafił w bramkę. W drugiej połowie praktycznie byłem bezrobotny, więc naprawdę gra defensywna była chyba najlepsza, jaką kiedykolwiek miałem w meczach reprezentacji. Właśnie też mieliśmy wrażenie, że Perkis rozegrał najlepszy mecz w kadrze. Perkis naprawdę dzisiaj był profesorem, tak. Czyli w szatni byliście zadowoleni z tego wyniku, czy trochę nie bardzo, że mecz otwarcia, no i nie udało się nic strzelić? No ja osobiście nie ukrywam, że jestem zadowolony, tak? Czyste konto to oznacza, że nie przegrywasz meczu, a to jest najważniejsze. Przeciwko takim zawodnikom ofensywnym jak Nani, Ronaldo, Mereles czy Postiga, a zachowanie czystego konta to jest naprawdę duży sukces. A z drugiej strony, pod drugą bramką, czy ten mecz nie pokazał, no, że jak nie ma Roberta Lewandowskiego, no to jest ciężko, no to nie ma napastnika numer 2. Ja myślę, że trzeba patrzeć po takim meczu na pozytywy. Pozytywy są takie, że potrafiliśmy sobie stworzyć sytuacje bramkowe i mam nadzieję, że jeśli będziemy mieli trochę więcej doświadczenia, jeśli Robert będzie grał w ataku, to podczas mistrzostw takie mecze będziemy kończyli wynikami 1 lub 2-0 dla Polski, a nie remisami. Powiedz, jak Wam podobał się stadion? Jak Tobie się podobał stadion? Bardzo, bardzo pozytywnie. Robi wrażenie z zewnątrz. Wewnątrz atmosfera fajna. Ciepło, mimo zimnej pogody, ciepło na tym stadionie. Kibice świetnie. Nikt dzisiaj nie skandował nazwiska Borusa, więc bardzo zadowolony jestem.